pojazd dla bezdomnego, Krzysztofa Wodiczko, to jest praca, która zrobiła światową karierę. Może być traktowana jako praca symboliczna w twórczości tego artysty, który poświęcił się w pewnym sensie poprzez swoją sztukę czemuś takiemu jak służba społeczna. Dla niego nieistotne jest zajmowanie się swoimi psychicznymi, egzystencjalnymi, tożsamościowymi sprawami. To wszystko jak gdyby zostało poświęcone na rzecz służenia pewnym sprawom, które według niego są najbardziej bolesne, najbardziej wymagają naprawy, najbardziej wymagają pomocy. Pojazd dla bezdomnego to jest pojazd, który powstał w konsultacji z bezdomnymi w Nowym Jorku. Krzysztof Wodiczko pytał, jakie są ich potrzeby, co jest najtrudniejszą rzeczą w życiu, w istnieniu na ulicy. I oni przygotowali mu jak gdyby taki pakiet podstawowych spraw. Spanie, mycie, transport, przemieszczanie się, zabezpieczanie tego, co się znajdzie. Czyli tego, co potencjalnie będzie sprzedane i da możliwość przeżycia. I na podstawie tych wszystkich zapotrzebowań, tych rozmów, powstał pojazd, który jest jak gdyby takim maksymalnie ergonomicznym obiektem zaspokajającym te podstawowe potrzeby. On się składa, rozkłada się do spania, składa się do transportu, można się z nim przemieszczać po ulicach. Oczywiście ten pojazd jest symbolem czegoś takiego, że między innymi podstawowym obowiązkiem sztuki jest zapewnienie człowiekowi przynajmniej minimalnego poczucia godności, że artysta, mając świadomość, mając to wczucie w rzeczywistość, powinien w jakiś sposób tej rzeczywistości pomagać. To jest oczywiście przesłanie Krzysztofa Wodiczko, które pojawia się we wszystkich jego pracach. Oczywiście pojazd dla bezdomnego Krzysztofa Wodiczko nie wszedł do produkcji seryjnej. Zresztą to nie było zamiarem i zresztą taki pojazd nie jest rozwiązaniem problemu. W ogóle sztuka, artysta nie jest powołany do tego, żeby pewne problemy społeczne rozwiązać. On jest jak gdyby wynajęty do tego, żeby je mocno wyświetlić, żeby pokazać momenty, które są najbardziej istotne, żeby wyciągnąć ten dramat i ukazać go jak gdyby w wersji, której nie bardzo sobie wyobrażamy. Bo oczywiście taki pojazd, w momencie kiedy bezdomny go dostaje, to jego sytuacja uliczna niezwykle się poprawia. Jego poczucie godności również rośnie. On nagle ma swój obszar prywatny. Ma miejsce, gdzie może się umyć, przespać bezpiecznie, zamknąć, zabezpieczyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to jedynie kroczek do przodu od problemu bezdomności. I ten kroczek w stosunku do tego, do czego zobowiązane jest społeczeństwo, to jest zdecydowanie za mało. Artysta pokazuje, że być bezdomnym to jest być jak gdyby na samym końcu istnienia. I pokazuje ten pierwszy krok, automatycznie zobowiązując nas, społeczeństwo, tych, którzy powinni mieć jak gdyby sumienie społeczne, do tego, w którą stronę należy iść. Także tutaj nie było żadnego takiego pomysłu, że to będzie produkowane i okej, mamy bezdomnych z głowy, ponieważ mają gdzie mieszkać. Broń Boże, czegoś takiego jako intencja w tej pracy nie było.